Patryk, drugi komplet punktów w tym sezonie, w drugim meczu. Dobrze wykonana robota. Na pewno mecz nie należał do najłatwiejszych. 1-0, ale ważne, że potrafiliśmy taki mecz wygrać i trzeba budować z każdym meczem właśnie pewność siebie i wygrywać. Wydawało się po tym pierwszym trafieniu, że kolejne bramki dla Miedzi to kwestia czasu. Tymczasem GKS postawił Wam w dalszej części spotkania trudne warunki. Tak, na pewno GKS się mocno nam postawił. Zdarzyło się nam parę lepszych sytuacji, ale ważne, że potrafiliśmy dowieść zwycięstwo. Patryk, jak Ty to zrobiłeś w tym polu karnym? Wiedziałeś od początku, jak ta piłka szła do Ciebie, że będziesz atakował ją szczupakiem, czy to taka instynktowna reakcja? Nie, zachowałem się właśnie bardzo instynktownie. Pod koniec, jak już składałem się właśnie do szczupaka, zauważyłem, że ta piłka była też na dobrej wysokości, że ją kończył nogą, ale ważne, że wpadła do sieci i wygraliśmy. Patryk, też na koniec zapytam, dla kogo ta dedykacja, dla kogo to serduszko? Dla dziewczyny, bardzo pozdrawiam.